Was serdecznie w pierwszym i ostatnim odcinku programu, który nazywa się Mały Showmania. Wielkie brawa! Wielkie brawa naszej wspaniałej, typowo góralskiej kapeli zespół Telemarki. Na początek wspaniały żart prowadzącego. Co ma Adam Małysz w kuchni? Ma łyżki! Dziękuję, dziękuję. Oczywiście a propos tego żartu, Adam Małysz ma też w kuchni inne rzeczy, żeby państwo sobie nie myśleli, że ma tylko łyżki, bo że je się tam tylko zupę na przykład. Przejdźmy, proszę państwa, do sylwetki naszego gościa. Ta sylwetka jest, powiedziałbym, dosyć klasyczna. Ona się zaczyna nogami na dole. W tym wypadku są akurat narty. Następnie noga przechodzi w takie podstawowe części, typu jest łydka, kolano, jest jelito, jest śledziona, jest klatka piersiowa. Bardzo charakterystyczny element sylwetki naszego gościa, taki zarost spod nosa wystający, tak zwany wąs. No i tutaj ręce nie jak po polsku, czyli w ten sposób, tylko po wiślańsku, czyli w ten sposób, czyli jest to tak zwany gest zwycięstwa. Proszę państwa, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że naszym gościem jest dzisiaj, i poproszę o wielkie brawa, Adam Mały! Witam, witam cię. Adam Małysz, Adam Małysz, proszę państwa, na tej kanapie. Witam, Adamie. Witam serdecznie. Witam, witam. Wielka rzecz dla mnie. Mały Showmania, tak nazywa się ten program. Bo to jest od twojego nazwiska, nie wiem, czy wiesz, tak jakoś to teraz już wiem. Pierwsze pytanie, bardzo poważne. Jak leci? Zarąbiście. To jest moje ulubione pytanie. Nie, teraz będą poważniejsze rzeczy. Adamie, urodziłeś się w Wiśle. Powiedz, czy tak samo dobrze skaczesz, jak pływasz? Bo... Wisła, rozumieją państwo. Tego rodzaju żart. Nie, spokojnie. Część... dziękuję, dziękuję. Nie, część drętwych żartów prowadzącego mam już za sobą. Adamie, spotykamy się dzisiaj, ponieważ Polska obchodzi 20-lecie Mały Showmanii. 20 lat temu wygrałeś swój pierwszy turniej cztery skoczni. Polska oszalała, kraj się zmienił, wszystko się zmieniło. Ale i na naszej widowni, i wśród naszych widzów są ludzie, którzy urodzili się prawdopodobnie no albo w momencie, w którym Mała Showmania się dopiero zaczynała, albo już jej nawet nie było. Krótko mówiąc, są tak młodzi, nie wypominam ci wieku oczywiście, ale są ludzie, którzy mogą nie wiedzieć, kto to jest Adam Małysz. Są być może tacy ludzie. Gdybyś mógł, Adamie, się przedstawić, powiedzieć, kim jesteś, czym się zajmowałeś. No, jestem skoczkiem narciarskim. Byłem skoczkiem narciarskim. Poczekaj, uwaga, uwaga, utrudnienie. Bez używania następujących słów. Skoki, narty, śnieg, lądowanie, wąsy, Zakopane, Wisła. Proste. Jestem dekarzem. Pracowałem na wysokościach zawsze. Latać tam nie ma, więc lubię latać. Lądować w Telemarku, bo też tam nie ma. Lubię. Ale lądowanie jest. To jest takie ekstremalne. A, jest lądowanie. No dobrze, czyli kończysz Telemarkiem. Kończę Telemarkiem, dokładnie. Bez skojarzeń, dobrze. Później to zacząłem jeździć samochodami, jak zrobiłem prawo jazdy. Jak jeszcze miałeś prawo jazdy? Nie, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy, to zacząłem jeździć, później zrobiłem prawo jazdy i zacząłem jeździć. To jest w Wiśle, tak normalnie się robi, że najpierw jeździsz, a potem jak dobrze jeździsz, to ci dają prawo jazdy. Tak się przychodzi burmistrz i mówi, pan dobrze jeździł w tym roku. Nie, burmistrz dostaje... nawet nie wiedział. Nie wiedział? Nie wiedział. A teraz się dowie? Burmistrz to kolega, więc... Tak wyglądają układy, proszę państwa. To jest... Adamie, w takim razie, ponieważ to jest jednak show, będą różne rzeczy się działy, będziemy wstawać z tej kanapy, przed nami pierwsza konkurencja. Konkurencja, w której sprawdzimy, ile Adam Małysz pamięta z wielkiej biografii Adama Małysza. Przed państwem wichry życia. Zapraszam! Adamie, będziesz odpowiadał na pytania związane z twoją karierą. Tutaj będą się pojawiały dwie daty. Ty swoją głową będziesz musiał uderzyć w odpowiednią datę, która jest odpowiedzią na dane pytanie. Adamie, bardzo ważne pytanie, czy wolisz wiatr pod narty, czy wiatr w plecy? A da się tak zrobić, że ja miał pod narty, a nie z tyłu? Tak zrobimy, ale musisz założyć kask. O, bo to kurczę. Są jednak względy bezpieczeństwa, dobrze? Bo to jednak, wiadomo, Adam Małysz zawsze z kaskiem. Zapiąć, tak? Tak, zapiąć. Profesjonalnie. Zapiąć. I uwaga, ja włączę, to jest nowoczesna technologia. Zaczynamy! Uwaga, ślub season! Bardzo proszę, 96, 97. Dobrze, pamiętam, brawo! Uwaga,
kolejne pytanie. Narodziny Karoliny 1997, tak jest! Zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Uwaga, 2000-2001. Nie trafił, trafił w ostatniej chwili, brawo! Ale zaczął się w 2000 ten turniej, pamiętajmy. No tak. Pierwsze zwycięstwo Pucharze Świata, no. Uwaga, nie chcę cię postawić, ale to już lata temu, także... Tak, zaliczamy, brawo! 96. Końcówka sezonu. Uwaga, w Wiśle powstaje 180-kilogramowa figura Adama z białej czekolady. 2001, brawo! Doskonale to pamięta, ale to jest pamięć. Ale w którym roku nieznany sprawca odgryza ucho tej figurze? Uwaga, 2007 czy 5? 7, dobrze, brawo! Debiut w Rajdzie Zagacz. 2012, pamiętał, brawo! To jest koniec, jesteś zwycięzcą! Przyznajemy w takim razie punktację za tę konkurencję. Adamie, otrzymujesz od nas 17 punktów. A skąd 17? 17 dlatego, że były pewne problemy ze stylem. Nie byłaś zaznaczyć. Ale to z wieku jest, po prostu krzyża mnie już bolą. Nie dał rady zgiąć się tak do pozycji dojazdowej. Zasiedział się Adamowicz, proszę państwa, skończył karierę, zasiedział się i w krzyżu go chyta już. Mam nadzieję, że wyjdziesz z tego, Adamowicz, dlatego, że przed nami kolejna część, kolejna konkurencja, która nazywa się Adam kontra Małysz. Zapraszamy! Adamie, jak się być może domyślasz, ja będę zadawał ci pytanie, ty będziesz na nie odpowiadał. To jest taka w miarę, wiesz, formuła, to się pojawia w telewizji. Publiczność, uwaga, to jest ważne, może podpowiadać. Także możecie krzyczeć swoje sugestie tutaj, ale ja bym się nie sugerował tak do końca okrzykami publiczności. Pamiętaj, że to są trochę sezonowcy, oni mieli sztuczne wąsy przed chwilą, także oni mogą wyjść z tego studia i potem iść na jubileusz na przykład Kamila Stocha. Także wiesz, nie ufałbym, nie ufałbym. Pierwsze pytanie, uwaga. Tommy Ingebrigtsen, Janne Ahonen, Adam Małysz. Który ze skoczków jest najstarszy? O kurczę, Janne jest starszy ode mnie o jakieś pół roku. A Tommy Ingebrigtsen, no wydaje mi się, że Tommy Ingebrigtsen. Że jest najstarszy? Tak. To jest twoja ostateczna odpowiedź? Czy naprawdę, Adamie, uważasz, że Tommy Ingebrigtsen jest najstarszy? Nie ze wszystkich ludzi, tylko... No nie jestem pewien na 100%, no. Nie jestem pewien. Na pewno Janne jest starszy ode mnie, ale niewiele, bo ten sam rocznik, tylko on jest z maja, ja jestem z grudnia. A Tommy... Dobrze, Adamie, rozumiem, że twoja odpowiedź to jest Tommy Ingebrigtsen. Dam na Tomiego. Dobrze, uwaga. Poprawna odpowiedź to... Janne Ahonen, niestety. Tommy Ingebrigtsen jest z sierpnia. Czy jesteśmy z jednego rocznika, jakby nie Wszyscy było? Wszyscy jesteście z jednego rocznika. To był mocny rocznik w skokach narciarskich. Tak? No dokładnie. Zmylące na pewno było to, że on najwcześniej zakończył karierę i to pewnie spowodowało, że myślałem, że on. Przechodzimy do kolejnego pytania. Uwaga. Co oznacza funkcjonujące w Gwarze Wiślańskiej słowo lajbik? No to akurat wiem. Uśmiechnięty, no. Lajbik to jest biustonosz. To jest biustonosz? Tak twierdzisz? Jesteś pewny? Na 100%. Widziałeś kiedyś biustonosz? Raz w życiu, może się mi udało. Raz w życiu, brawo, brawo. To jest twoja ostateczna odpowiedź, tak? Tak? Biustonosz, tak. Nie biustonosz. Na przykład majtki, nie coś. Nie. Biustonosz, oczywiście, że tak, brawo. Przejdźmy, uwaga, do kolejnego pytania. Nie ciekawy, że będziesz znał odpowiedź. Jakim wehikułem pojechałeś na pamiętne zgrupowanie do Frenstadt? Wehikuł. No to można powiedzieć, że to wtedy był wehikuł mały Fiat. Czyli Maluch. Maluch 126. Czyli Fiat 126, bo musi być pełna odpowiedź, żeby komputer uznał twoją odpowiedź. Dokładnie. Jesteś pewny? Jestem pewien, bo to był mój w ogóle pierwszy samochód. Fiat 126P, oczywiście, że tak, brawo! Ale... Uśmiechnąłeś się, Adamie, bo mam wrażenie, że stoi za tym wszystkim jakaś grubsza historia. No to był mój pierwszy samochód, więc dlatego gdzieś tam bardzo chciałem już się przejechać tym samochodem. Więc ze szwagrem, który jest blacharzem samochodowym, robiliśmy ten samochód do ostatniego momentu, do tego wyjazdu. I jadąc o 12 w nocy miałem przygody, no bo tak, hamulce nie zawsze działały. I gasnął mi cały czas. Jak przyjechałem na granicę, celnik kazał mi zgasić samochód. Ja mówię, że nie mogę, bo nie odpalę. A on mówi, nie musisz zgasić. Jak mnie posprawdzał, wysiadłem, popchnąłem, bo ta granica była lekko z górki. Wskoczyłem do niego i szybko odpaliłem, odjechałem. I udało się wrócić. Udało się. Teraz uwaga, Adamie, bo kategoria muzyka.
Będzie pytanie muzyczne. To będzie trudne. To prawda. Uwaga. Czytam pytanie. Na jakiej skoczni zarejestrowaliśmy wiatr, który właśnie słyszysz? Wsłuchaj się, Adamie. Wsłuchaj się. Jaka to była skocznia? Nie wiem, no nie mam pojęcia. Ale różni się ten wiatr, nie wiem, niemiecki, fiński, oczywiście, polski. Że się różni. Niemiecki jest taki bardziej marszowy. A, twardy taki tak, bardziej. Twardy. Uwaga, jeszcze raz, Adamie, wsłuchaj się. Nie mam Adamie, pojęcia, nie twoja wiem, Willingen jak będzie. Willingen, oczywiście, że tak, o, brawo! Słuchaj. To jest... Adamie, uwaga, czytam kolejne, no, jeszcze ciekawsze pytanie. Ilu braci Golec ma każdy z braci Golec? Możesz się pomylić, Adamie, o jednego brata Golca. Kurczę, no teraz to dokładnie, to przypomnij ciężkie, sobie wszystkich naprawdę braci Golec. Przypomnę, że jeden brat Golec, drugi brat Golec, trzeci brat Golec. Ale jest jeszcze menadżer, jest jeszcze chyba jeden, kurczę. Strzelałbym na trzech albo czterech, ale... A ilu braci Golec ma każdy z braci Golec? Każdy. To pytanie jest podchwytliwe, Adamie. Tak. Jednego muszę odjąć, ale ile ich jest? Adamie, kurczę, czas się kończy. Strzelę, że dwóch. Dwóch. Czyli łącznie byłoby ich wtedy trzech. Tak. Poprawna odpowiedź to trzech braci Golec. Niestety, Adamie, jest ich łącznie czterech. Tak myślałem na początku. Adamie, prosimy cię, ponieważ komisja, która się zebrała, przeliczyła jeszcze raz braci Golców. Okazało się, że odpowiedziałeś poprawnie na pytanie, bo można się pomylić o jednego brata Golca. Brawo! Pozdrawiam. Otrzymujesz za tę konkurencję, uwaga, cztery wąsy. Wielkie brawa dla Adama Małysza! A ja państwa zapraszam na kolejną konkurencję. Panie i panowie, rajd jednej skoczni. Tak nazywa się kolejna konkurencja naszego wspaniałego show. Adamie, my dzisiaj świętujemy generalnie 20. rocznicę Małyszomanii, ale warto też dodać, że zbliżamy się do 10. rocznicy twojego debiutu w rajdach samochodowych. Dlatego dzisiaj będziesz musiał zmierzyć się z tym profesjonalnym, przygotowanym specjalnie dla naszego show torem. Dotknij, że to jest wszystko prawdziwe. To no jest, jest piasek. To jest prosto, ulicą Malinka, to wszystko są znane ci tereny. Tu jest już delikatnie z górki i słynna hopka predacco. Tutaj będziesz musiał udawać, zwłaszcza z lądowaniem, i już prosta do mety. Jeszcze tam trzeba dojechać. Dojadą tylko najlepsi, Adam. No. Ale uwaga właśnie, kto dojedzie? Otóż nie może być tak, że będziesz rywalizował dzisiaj sam. Nie musi, z tobą? Musi, nie, wyjątkowo nie ze mną. Myśleliśmy długo, kto mógłby ci towarzyszyć. Sprawdzimy, że zwykły Polak będzie mógł dzisiaj zmierzyć się z Adamem Małyszem. Czy są jacyś chętni na sali? Halo, widzę las rąk. Widzę las rąk. O, o, bardzo proszę, pan. Widzę, że pan się zgłasza. Zapraszam. Państwa, za chwilę ze sobą poznam. Adam Małysz, a... Większego amatora nie znalazłeś? Jak się pan nazywa, proszę powiedzieć? Rafał Marton, pilot Adama Małysza. Pan jest pilotem, no, niesamowite! Znaczy, przypadek, mogłem wybrać każdego, wybrałem akurat pilota Adama Małysza. To jest show, to jest telewizja, tu się dzieje. No, przypominam, jest 8 okrążeń. Pierwszy, który dojedzie do mety, wygrywa. Ja będę liczył, liczę na was. Adamie, twój samochód jest niebieski. Panie Rafale, pana samochód jest czerwony. Kierowcy są gotowi, tor jest przygotowany. Uwaga, startujemy. 3, 2, 1, start, ruszyli! O, niestety pierwsza przeszkoda okazała się problematyczna. Rafał Marton prowadzi, Adam z pewnymi problemami, jakby mieszały mu się kierunki. Uwaga, zbliża się do hopki. Predacco teraz ma szansę wyprzedzić swojego rywala. Zakisili się tam po tej skoczni, jakby spadł na bóle, a Małysz prowadzi, Małysz wygrywa. Pierwsze okrążenie na Małysz, brawo! Już pół okrążenia przewagi. Jakby miał trochę większą kontrolę nad swoim samochodem. Małysz próbuje kontrolować swojego rywala, ale wraca. Spodobało mu się Predacco. Zmierza do linii mety i pokonuje drugie okrążenie, Adam Mały.
Małysz, ale goni Rafał Marton, jakby złapał kontrolę nad swoim samochodem, ale Małysz jest znowu predatco. Skacze, przejeżdża przez chopkę, zakręca i Rafał Marton jakby chciał dogonić Małysz. Małysz przejeżdża przez... Nie przejeżdża przez linię mety. Rafał Marton jakby doganiał swojego rywala, ale nie, ciągle Małysz. O, trochę na pograniczu faulu, jakby specjalnie chciał wycofać. Małysz przyspiesza, Małysz znowu jest predatco. Czy będzie piąte okrążenie? Teraz szerzej tym zakręt, ale Rafał Marton w ostatniej chwili zajeżdża drogę swojemu rywalowi. Ależ się rozpędził! Tyłem, przodem, jest poza torem! Nieprawdopodobne! Predatco, Włosi pomagają wynieść bolid. Bolid Adama Małysza, ale wraca na tor. To jest ostatnie okrążenie, ostatni zakręt. I tak, Adam Małysz wygrywa! Panowie, koniec. Ja wiem, że wam się podoba. Ale już było się? W tych emocjach pogubiłem się w liczeniu, więc tak szczerze mówiąc, Adam wygrywa, ale Rafał też wygrywa. Wielkie brawa! Są pewne straty, ale nie bój się, Adamie, to ze szwagrem sobie wyklepiecie. Dokładnie. Tak jak kiedyś. Najwięcej działo się w Predatco, mam wrażenie jednak. Przeskoczyłeś ją jeszcze przed wybiciem, to bardzo ale ciekawe. Ale zawsze za wcześnie się odbijałem, więc to pasowało akurat idealnie. Adamie, za zwycięstwo w tym wspaniałym rajdzie otrzymujesz od nas wszystkich złotą oponę. Wielkie brawa! To jest właśnie Mały Showmania. Adam Małysz i jubileusz 20-lecia Mały Showmania. Adamie, mamy już niektóre konkurencje za sobą. Teraz trochę będzie wytchnienia. Teraz sobie posiedzisz na kanapie. Teraz trochę posiedzimy, poopowiadamy, powspominamy. Będzie trochę wspominek. Pamiętam, jak 1 kwietnia tego roku bardzo poważny polski tygodnik umieścił cię na okładce z żartem prima aprilisowym, mówiąc o tym, że Adam Małysz to hologram. Że Adam Małysz nie istnieje, że wymyślono cię po to, żeby, prawda, lepsze sondaże miał tam rząd, bo kraj cienko przędł, więc wymyślono Adama Małysza, stworzono hologram, który miał ratować wizerunek Polski. Jeszcze powiedziałem, że miałem 13 lat, a to jest taki wiek, że niby już trochę doroślejesz, niby już człowiek nie jest dzieckiem, ale ja przez paręnaście minut mniej więcej albo sekund ja wierzyłem, że ty nie istniejesz, że jesteś hologramem. I szczerze mówiąc, tak patriotycznie do tego podszedłem, ja sobie pomyślałem, kurde, jakie my robimy zajebiste hologramy w tym kraju. Ja naprawdę byłem dumny z tego kraju, że nawet jak Małysz nie istnieje, to jest świetnym hologramem. Ale... To powiem ci, jako 13-latek to na pewno wielki sukces, bo ja wtedy to chyba nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak hologram. No bo wiesz, ty, że w innych czasach miałeś 13 lat, jeszcze nie było hologramów. No tak. A... Dobrze, ale Adamie, mamy gości specjalnych w naszym programie dzisiaj. Nie wszystkich mamy tutaj osobiście, a Rafał Marton był, tutaj jeździł z tobą, ale niektórzy z naszych gości za pomocą super nowoczesnej techniki hologramu. Hologramu pojawią się tutaj w formie hologramu właśnie. Uwaga przed państwem, gość numer jeden. Dzień dobry, Adam. Hello. I congratulate to you to a 20 years anniversary. I still remember when we had a lot of trainings together in Ramsau and Dachstein, and special remember for me is when you had your first big victory. You won the World Cup, your first World Cup competition in Oslo Holmenkollen, and I got my overall World Cup victory. And we still had a lot of success together, but you maybe a little bit more. Congratulations and hope to see you soon in best health next winter. Wielkie brawa! A Andreas w zasadzie 20-30 lat tak samo, nie? On cały czas tak samo wygląda. Tak, on nazywany był dzieckiem. Wiecznym dzieckiem, tak. I dalej tak samo wygląda. A czy wy jak ze sobą rozmawiacie, to po niemiecku czy po angielsku? Po niemiecku. Myśmy mieli wspólnego menadżera razem z Andim i z Tomasem Morgensternem, także łatwiej nam się było po niemiecku. A jeździliście razem na przykład, nie wiem, na wczasy, na Chorwację gdzieś, nie, czy coś nie, nie. takiego? Wczasy albo... to jest bardzo prywatna rzecz, więc... Nie zabiera się kolegów, zeskoczy nawet Austriaków? Nie mieszamy nigdy jakby pracy gdzieś tam z odpoczynkiem. Dobrze, uwaga. Adamie, bo to nie koniec niespodzianek, drugi gość. Dzień dobry, cześć Adam. I congratulate you to your 20th anniversary. I still remember the competition in 2007, the World Championships in Sapporo. We had a great time together, great sportsmen, and they will always remember you in the end of the 90s. When I was young, you was one of my big idol, especially with your in-run position, very deep. And yeah, for me it was
something that I would like to repeat, to do the same. I wish you all the best for the future. Hopefully we will see you, and I wish you a great party tonight. Cheers to you. Tomasz, życzę ci super imprezy dzisiaj wieczorem, także mam nadzieję, że wszystkich państwa zaprosisz. Oczywiście, ale tutaj mówił, że zawsze chciał jakby naśladować mnie w pozycji dojazdowej, a ja zawsze marzyłem, żeby tak latać jak on, czyli bardzo, bardzo głęboko w tych nartach usadowionych, gdzieś, gdzie głowa jest między tymi deskami, więc każdy z nas coś tam by od siebie chciał mieć i to było fajne, bo jakieś naśladowanie zawsze się pojawiało. A tęsknisz za nimi trochę? Już nie mówisz, że za konkretnie w ogóle skokami, bo to pytanie ci każdy zadaje, ale jakimiś konkretnymi skoczkami na przykład. Myślę, że tak. Bo ja na przykład teraz z Hanawaldem mam zdecydowanie lepszy kontakt niż jak byliśmy zawodnikami. A jak byłem Polska miała wtedy z nim gorszy kontakt, pamiętam. A jak byłem zawodnikiem, to znów z Martinem miałem lepszy. Także gdzieś tam to pokazuje, że jednak ta wielka rodzina skokowa była i to nie była fikcja. Adamie, ty nie byłeś jedynym beneficjentem Małyszomanii. To się tak rozlewało i różni inni ludzie mogli nawet trochę zarobić dzięki tobie. Jednym z takich ludzi był pewien fiński informatyk i zrobił grę, która nazywa się Deluxe Ski Jump. A do dzisiaj jest ta gra? Do dzisiaj jest ta gra. Co więcej, Adamie, do dzisiaj jest ta gra, do dzisiaj ludzie grają w tą grę. Nie wiem, czy wiesz. Ja jestem lewy totalnie w grach. Czy bardzo nie chcesz tego robić? Zmuszono mnie bardzo do tego skoku. Bardzo byś się zdenerwował, gdybyś ci teraz zaproponował, prawda? Znaczy, spróbować zawsze można. Zdziwię cię bardzo, ale teraz Adamie też zagrasz tą grę. O matko. Adam Małysz, grający w Deluxe Ski Jump. Przed nami to, na co wszyscy czekali, czyli skoki narciarskie. Oczywiście w wydaniu komputerowym, które kochasz. Wiemy, bardzo, że uwielbiasz Deluxe Ski Jump, ale lubisz też rywalizację. Dlatego to nie będzie tak, że będziesz sobie sam skakał dla przyjemności. Znaleźliśmy ci rywala. Przed państwem gwiazda e-sportu światowego. Wiktor Wojtas, pseudonim TAS. Wielkie brawa po prostu. Witamy. Tazie. Tak powinienem mówić. Adam, TAS, Adam. Proszę państwa, mamy mistrza w swojej dziedzinie, mistrza w swojej dziedzinie. Nie pozostaje mi nic innego, jak znaleźć wam kolejnych mistrzów do zabawy. Z nami są komentatorzy. Przed państwem Marek Grudziński i Igor Błachus z Eurosportu. Aplauz! Witamy państwa bardzo serdecznie. Dwaj wielcy zawodnicy, mistrz sportu i e-sportu. Puchary świata 4-0 dla Adama. Puchary świata w e-sporcie 2-0 dla Taza. Teraz chwila prawdy, chwila, podczas której obejrzymy, kto tak naprawdę jest lepszy w skokach. Zdaje się, że dobrze byłoby zacząć od Oslo. Gdzie w 96 roku po raz pierwszy zwyciężył w zawodach Pucharu Świata. No więc Adamie, idź za ciosem, oczywiście nie zdradzając sympatii, bo jesteśmy obiektywni jak zwykle. Czyli Adam pierwszy. Adam musisz. Adam zawsze mówił, że ważne są dwa równe skoki, więc miejmy nadzieję, że te dwa równe skoki zobaczymy. Zaczyna Adam w Holmenkollen. Piękne wybicie, dobry wiatr pod narty. I proszę popatrzeć, jak daleko poleciał. Zdaje się, że ten skok nie był ustany, ale to chyba tylko podpórka. Noty niezasłużenie niskie. Gruncie wynik netto na plusie. Teraz poprzeczka zawieszona dość wysoko. Zapaliło się zielone światło. Już rusza w dół. Dobra, sylwetka na progu, wychylony, nisko nad nartami, leci, no, troszkę dalej, stop ustany, znakomite noty. No rzeczywiście, tutaj do stylu nie można się było za bardzo czepiać. Nie, no, można było, ale, można było, ale sędziowie nie mieli takiego zamiaru. Tak, sędziowie nie mieli takiego zamiaru. Ja nawet nie wiem, czy TAS nie jest faworyzowany przez sędziów z Norwegii. Proszę państwa, popatrzmy, druga próba Adama Małysza. No i pomóżmy Adamowi, leci Adam, pięknie. Lądowanie sprawia problemy, ale zdaje się, że źle przygotowany rozbieg. Bardzo źle. Wygląda, jakby go przygotowywali gofrownicą, a nie ratrakiem. Ale wygrywasz. Dajemy szansę Tazowi na to, aby wykonał drugi skok. On nie wyznaje filozofii Adama, czyli nie mówi, że dwa równe skoki są potrzebne. Powiedział nawet, że jeden wystarczy. No zobaczymy. No zobaczymy, czy jeden wystarczy. Na razie przegrywa. 1-5, ale wydaje mi się, że ten marku tam nie był. Tam 10 punktów. To nie widzieli to sędziowie, przynajmniej część. Nota 17,5 oczywiście odpada jako skrajna. Niemniej TAS w tym pierwszym pojedynku wygrywa. Przeniesiemy się zatem na kolejną skocznię, tym razem do Predazzo, miejsca, które Adam doskonale pamięta. My też dzięki niemu doskonale pamiętamy, bo przecież zdobywał tam medale na Mistrzostwach Świata bezdyskusyjnie. A zatem Adam, próbuj. Wiatr wydaje się niezły pod narty.
Piękna sylwetka najazdowa, trochę dłuższy ten najazd na próg. Piękne wychylenie tułowia, głęboko, głęboko i jakże daleko leci Adam. Kiedy on wyląduje? O, wylądował. Pięknie, brawo. No i państwu też się ten skok podobał, podobnie jak nam i sędziom. Wspaniały występ Adama. Już ruszył, już odbił się z belki, skocznia w punkcie konstrukcyjnym 230, no więc można tutaj latać daleko rzeczywiście. Pod warunkiem, że sprzyjać będą warunki, a te sprzyjają. No, wydaje się, że bliżej 109. Oj, niższe noty. Niższe noty. Tak, no, Adam bardzo wysoko zawiesił tutaj poprzeczkę. Nie ma mowy o podkładaniu się oczywiście. Nie, oczywiście. No i widzimy, jaka przewaga Adama. No więc po raz kolejny dopingujemy Adama. Wszyscy brawo, Adam, leć! Jak najdalej. Piękna sylwetka, ładne podejście do lądowania. Jest telemark, znakomity wynik. Sędziowie chyba nie widzieli tego skoku, bo ten był dużo lepszy moim zdaniem niż te oceny, jakie dali. Tak, być może dlatego, że skakał nie swoim zawodnikiem, jako że ten był podpisany TAS. Aha. No ale dajemy oczywiście naszemu mistrzowi e-sportu szansę na to, aby zbliżył się chociaż do Adama. Tylko musisz trafić. O, za wcześnie. Ale z telemarkiem. Telemark, tak jest, był telemark, odległość może nie rewelacyjna, ale telemark nie, był. To nie było planowane i tak wygrał. 2/10, cóż za minimalna różnica. Kto wygrał? TAS, nieznacznie, ale jednak, a zatem gratulacje dla TAS-a, gratulacje także dla Adama. My będziemy wobec tego dziękować państwu za uwagę i oddajemy głos do studia. Tak. Dziękuję panowie. Wam również dziękuję. TAS, Adam, to była wspaniała rywalizacja, ten moment w Predazzo, kiedy zamieniliście się rolami, kiedy ty skakałeś jako Adam, ty jako TAS. Było to piękne, trochę skomplikowane, ale otrzymujesz od nas dwie kryształowe kule. Wielkie brawa dla Adama Małysza i wielkie brawa dla TAS-a, naszego gościa specjalnego, naszych komentatorów z Eurosportu. A my zapraszamy na wielki finał. Adamie, przyjrzyjmy się twoim osiągnięciom. Co wygrałeś? Bardzo proszę, to jest ostateczna punktacja. Zyskałeś 1, 1, 1, 1, 1, generalnie 17 punktów. 4 wąsy, 1 złotą oponę i 2 kryształowe kule. Wielkie brawa! Zaprosiliśmy dzisiaj specjalną osobę, która wręczy ci nagrodę. Puchar dla ciebie, Adamie. Zapraszamy dziecko z Wisły. Zbliża się do nas. Tak. Chyba się znają. Dziękuję. Przyjmij, Adamie, ten puchar. Wielkie brawa. To było coś niesamowitego. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Adam Małysz, Karolina Małysz, Małyszomania. Dziękujemy wam bardzo. Cześć.